Suwalski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podsumował już społeczną zbiórkę pieniędzy w tegorocznym finale. Suwałczanie jak zwykle stanęli na wysokości zadania i zebrali górę grosza. Tym razem ta suwalska cegiełka wspierająca wdrażanie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej warta jest 145 066 zł i 30 groszy. Do puszek wolontariusze zebrali. Zebrali niemal 142 tysiące zł. Na konto z działań internetowych wpłynęło kolejne 400, a przez Allegro 2700 zł. Wolontariuszką rekordzistką okazała się według informacji opublikowanych przez sztab pani Mariola Pieklik, która do kolorowej puszki 28 finału zebrała ponad 5900 zł.